Od piątku do niedzieli w hali szkoły podstawowej nr 10 w Śradzu rozgrywany był turniej półfinałowy o awans do drugiej ligi. Oprócz gospodarzy Tubądź na Wolej Mosir Śradz swoje mecze rozgrywali także Szamotulanin Szamotuły, MJK Kobyłka i AZS UWM Olsztyn. Jako pierwsi zmagania rozpoczęli zawodnicy Tubądź na Wolej oraz Szamotulanina. Pierwszy set rewelacyjnie rozpoczęli Śradzanie, którzy wypracowali solidną zaliczkę punktową nad rywalem, wygrywając seta wysoko 25-14, decydującą akcję zakończył Krzysztof Porada. Początek drugiej partii był wyrównany i obie drużyny grały za żarcie. Po pewnym czasie gospodarze odskoczyli na kilka punktów przewagi. Drużyna z Wielkopolski nie dawała jednak za wygraną i odrabiała straty. Jednak zwycięstwo ponownie przypadło drużynie prowadzonej przez Patrytyka Spychałę. Piłka po ataku Bartosza Małeckiego odbiła się od bloku i dała wygraną Śradzanom 25-21. Podobnie jak w drugim secie, początek trzeciego był wyrównany i taki pozostał do końca seta. Ostatecznie za sprawą asa serwisowego Artura Pasińskiego na przewagi wygrali Śradzanie 28-26, którzy odnieśli zwycięstwo w całym spotkaniu 3-0. Gratuluję wygranej w dzisiejszym meczu. Z początkiem było łatwo, ale potem było już coraz trudniej, aż wygrali się na przewagi. Dokładnie. Pierwszy set wygrany bardzo łatwo. W drugim secie już troszeczkę spuściliśmy tonu, chłopaki się młodzi rozkręcali. W trzecim secie już była walka po prostu, ale na szczęście mamy Artura, który tutaj dwie piłki w końcówce posłał, dwa asy, no i mecz wygraliśmy 3-0. To jest zespół juniorski, którzy widać, że w nich jest potencjał, na pewno będą się jeszcze rozwijali. No dzisiaj postawili nam poprzeczkę dosyć wysoko, jednak doświadczenie tutaj zwyciężyło, wygraliśmy pewnie i trzeba się cieszyć, czekamy na jutrzejszego rywala. MVP spotkania wybrano zawodnika śradzkiej drużyny Patryka Smyrskiego. W drugim tego dnia spotkaniu AZS UWM Olsztyn grał z zespołem z Kobyłki. Górą był zespół ze stolicy Warmii, który wygrał sety do 13, 17 i 18 i cały mecz 3-0. Sobotnie zmagania zainaugurowali zawodnicy z Olsztyna i Szamotu. Tu również górą była drużyna z Olsztyna, w której gra były kapitan reprezentacji Polski Marcin Możdżonek. AZS UWM wygrał sety do 12, 19 i 18, wygrywając to spotkanie bez straty seta. Następnie Śradzanie podejmowali drużynę z Kobyłki. Od początku pierwszego seta nieznaczną przewagę mieli Śradzanie. Tak utrzymywało się przez większość partii. Goście w końcówce seta wyrównali, a nawet wyszli na prowadzenie. Ostatecznie zwycięstwo odniosła ekipa z Mazowsza 23-25. Podrażnieni porażką w premierowej partii Śradzanie od początku drugiej grali jak z nut. Zespół z Mazowsza nie odpuszczał i doprowadził do wyrównania. Goście w dalszej części seta wyszli na prowadzenie i nie wypuścili go z rąk do końca partii, wygrywając 19-25. W trzecim secie prowadzenie objął zespół z Kobyłki, który wypracował sobie sporą zaliczkę. Tubądź Wolej gonił rywali i tracił jedynie dwa punkty. Dzięki asom serwisowym Artura Pasińskiego Śradzanie objęli prowadzenie i nie oddali go do końca seta. Po bardzo emocjonującej końcówce i ataku Krzysztofa Porady, lepsi byli Śradzanie, którzy wygrali 25-23. Czwartą partię z wysokiego C rozpoczęli zawodnicy Patryka Spychały. Dalsza część seta to tylko powiększenie przewagi przez Śradzan, którzy ostatecznie wygrali do 15 i tym samym wiadomo było, że spotkanie zakończy się w 5 setach. Tiebreak był pełen walki i emocji. Ta część spotkania zakończyła się na przewagi zwycięstwem Śradzan 19-17 i tym samym ich triumfem w całym meczu 3-2. O tym, jak wyglądała ostatnia akcja i jaka była atmosfera, zobaczcie sami. Czy tak wygląda dzisiaj najszczęśliwszy człowiek na świecie? Myślę, że na pewno. No, mi się serce raduje. Trochę nie wierzę nawet, że wytrzymaliśmy. No ale mecz uważam przepiękny. Tyle, ile obron dzisiaj było. Ta cała atmosfera tutaj na hali, niesamowite. No, odtworzę jeszcze raz chyba ten film, żeby to przeżyć drugi raz. Myślę, że nasz materiał pewnie. Oczywiście. Jak nastawienie na jutrzejszy mecz?
Właśnie wychodzicie z turnieju półfinałowego razem z Olsztynem. Jak postrzegasz ten mecz jutrzejszy? Myślę, że to będzie najcięższy mecz. Dzisiaj był bardzo ciężki, ale myślę, że jutro będzie jeszcze cięższy. No, my pokazaliśmy dzisiaj, że no, psychicznie jesteśmy mega silni, także no, nie widzę, żebyśmy jutro jakkolwiek odpuszczali ten mecz. MVP tego meczu był nasz rozmówca Bartosz Łazarowicz. Po tym meczu awans do turnieju finałowego zapewnili sobie Śradzanie oraz Olsztynianie. Jako pierwsi na parkiet w niedzielę wyszli zawodnicy z Kobyłki i Szamotu. Mecz zakończył się wygraną Mazowszan 26-24, 25-21 oraz 25-15 i w całym meczu 3-0. Tym samym MJK Kobyłka wyjechała z Śradza z brązowymi medalami. Drużyna Szamotu Lanina zajęła czwarte miejsce w turnieju. Ostatnie spotkanie w tym turnieju budziło najwięcej emocji. Tu Tubądzin Volley Mosjid Śradz kontra AZS WM Olsztyn. Obie drużyny już w sobotę zapewniły sobie awans do ostatniego etapu walki o drugą ligę, więc był to mecz o pierwsze miejsce w turnieju. Pierwszy set był wyrównany, choć niewielką przewagę miał zespół z Olsztyna. Ostatecznie to gospodarze odnieśli zwycięstwo 25-19. Co ciekawe, dla zespołu z Warmii był to pierwszy stracony set w tym sezonie. Drugą partię lepiej rozpoczął Tubądzin Volley, który objął wysokie prowadzenie. Z czasem drużyna AZS WM zdobywała punkty i sama weszła na prowadzenie. Tej przewagi nie oddali do końca seta i zespół z Warmii i Mazur wygrał 25-20. Sporo walki było w trzecim secie. Tu również górą byli Olsztynianie, którzy wygrali na przewagi 26-24. Ostatni set również należał do drużyny z Marcinem Możdżonkiem w składzie. Tym razem AZS WM odniósł bardzo wysokie zwycięstwo, 25-17, i tym samym wygrali cały mecz 3-1. Jak postrzegasz dzisiejszy mecz? No to na pewno nam troszkę siły już brakło. Dwa mecze, które, zwłaszcza wczorajszy pięciosetowy, gdzie ważyły losy się naszego awansu, być czy nie być tak naprawdę, bo to Kobyłka. Dzisiaj pierwszy set, bardzo fajne zawody z naszej strony, drugi też, trzeci też. W czwartym już co prawda można powiedzieć, że troszkę prądu brakło i emocje z nas zeszły. Ale uważam, że Olsztyn bardzo dobrze zagrał dzisiaj, więc należą się im gratulacje i w pełni zasłużone zwycięstwo z ich strony. Miałem Cię okazję oglądać w każdym z tych spotkań od piątku do niedzieli i praktycznie w każdym spotkaniu miałeś przynajmniej dwa asy z rzędu. Skąd ta skuteczność dobra, że tak zapytam? Pracuję nad tym cały czas. Zawsze było wiadomo, że zagrywką umiem grać, dobrze mi się gra zagrywką. Co do innych elementów, to na pewno potrzebuję chwili czasu z chłopakami, bo tak naprawdę jeden trening spędzony tutaj z chłopakami to nie jest na tyle, żeby się zgrać w odpowiedni sposób, ale myślę, że na ten najważniejszy turniej, który za dwa tygodnie przed nami, będziemy już w optymalnej dyspozycji, będziemy się rozumieli bardzo dobrze. O całym turnieju rozmawialiśmy z trenerem Tubądzina Volley Patrykiem Spychałą. Poziom był turnieju w ogóle bardzo wysoki. Wczorajszy mecz z zespołem z Kobyłki nas kosztował pełno energii, sił chłopaków na pewno, mnie emocji. Ważne, że się udało go wygrać. Dzisiaj graliśmy naprawdę bardzo fajnie. W czwartym secie już troszeczkę sił nam brakło. Sędziowie nam nie pomogli, no ale wyszliśmy dalej i to był cel na ten turniej. Poziom meczu uważam, że był bardzo wysoki, ale na pewno są do ogrania. Jakbyśmy, uważam, byli w 100% fizycznie przygotowani, nie po całym turnieju, to byłaby szansa. Że trzeba wygrać za dwa tygodnie turniej, tak? To po to cały sezon trenujemy, żeby ten turniej nam się udał i mam nadzieję, że za dwa tygodnie zagramy jeszcze lepiej niż w tym turnieju. Tak, jedziemy do Lublina z tego, co wiemy, gramy tam z Turkiem i z Gubinem miejscowości. I zwycięzca wejdzie do drugiej ligi. Z pierwszego miejsca wyszedł Lublin, więc coś muszą grać, więc pewnie coś zagrają fajnego i Gubin, z tego co wiem, ma kilku pierwszoligowych zawodników doświadczonych, dwóch, trzech, więc też będą na pewno groźni. MVP całego turnieju został wybrany Oliwier Kubacki z olsztyńskiej drużyny. Ostatecznie pierwsze miejsce wywalczył AZS WM Olsztyn, a na drugim miejscu znalazł się Tubądzin Volley Mosjid Śradz. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia. Będzie się składać z czterech czterozespołowych grup. Do drugiej ligi awansują jedynie zwycięzcy grup.